Witajcie, tu Osti z Kości i Mamik. Dziś w Kości Play pokażemy Wam kolejny wynalazek, czyli grę Pau, mało znanego autora, jakiś Rainer Knizia, nie wiem jak to się czyta nawet. Gra wydana przez Gigamic. No i już możemy od razu powiedzieć, ładnie to wygląda. Wybiórczy lakier się mieni, no nasza naklejka też się mieni. O super bohaterach, super łotrach. Ale dobra, co mamy w środku? W środku mamy instrukcję. I to taką grubaśną, bo to multilingual jest. Tam jest tego 40 języków. 40 języków, ale dzięki temu jest też język polski. Mimo tego, że ta gra oficjalnie chyba u nas, pewnie w jakichś sklepach tam się pojawiła, ale chyba no nie ma polskiego wydawcy, nie? Nie, na pewno nie. Dobra. Macie opisane, mało tego, macie tu ze zdjęciami, obrazkami. Więc wszystko ładnie przejrzyste. Co mamy dalej w środku? Mamy kości, bo to gra przede wszystkim kościana. Na kościach będziemy mieli tarcze, które symbolizują nam superbohaterów. I dymki komiksowe. Niebieskie, czyli także odnoszące się do superbohaterów. Później będziemy mieli pomarańczowe czachy, czyli wiadomo, badasy. Się wytnie. Bad boje, złole. Bobasy. No. Bobasy. Bobasy powiedziałem, no przecież. No. Czyli tacy tam niegrzeczni panowie i panie. Czyli po prostu przeciwnicy. Ci źli. No i także ich dymek komiksowy. Dalej mamy pełno kafli. Jest to takich fajnych, grubych. Na matowym papierze. Naprawdę ładnie to wygląda. Fajne są ilustracje. To akurat mam super bohaterów. Mamy tu na przykład takiego Spartanina. Zrobionego tu z szczotki jakiejś. Co tu mamy? Panią Króliczka, która rzuca marchewą. Pan Kotek. No jest tych bohaterów i antybohaterów. Dość sporo. O co chodzi w grze? Przede wszystkim ustawiamy sobie rządek bohaterów. Ustalamy sobie, jak to ładnie napisali w instrukcji, odkąd będziemy rozkładać, odkąd będziemy liczyć. No i jedziemy. Po kolei rozkładamy sobie super bohaterów w jednym rządku, złoli w drugim rządku. Ale tego jest. Będzie trzeba kupić szerszy aparat, bo się nie zmieści w kadrze. Mamy. I o co chodzi? Przede wszystkim rzucamy tymi kośćmi. Możemy przerzucić do 3 razy. Za każdym razem jednak chociaż jedną kość musimy odstawić sobie na bok. I teraz będziemy starać się zebrać zarówno superbohaterów, jak i złoczyńców, a będziemy starać się ich zebrać porówno, bo jakaś równowaga w tym świecie, nawet komiksowym, być musi. Zaraz wytłumaczę dokładniej, powiemy co robią kosteczki. I tak, dymki na razie pominiemy, czyli zostawię sobie na razie tarczę, robię kolejne przekulnięcie, tarcza. I teraz, czy będę chciał robić kolejne, bo liczba tarczy pokazuje mi, którego bohatera od waszej lewej strony będę brał. Tutaj bohaterowie mają liczbę punktów dodatnich. Łotry mają punkty ujemne. A będziemy sobie zdobywać w osobnych stosikach bohaterów, w osobnych w stosikach łotrów. I ja w tym momencie bym zakończył i kupuję sobie drugą kartę bohatera. Będzie ona warta 5 punktów. Następnie każdą kolejną kartę, którą sobie kupił bohatera, kładę na poprzednią. Czyli już nie wiem, co mam, przynajmniej próbuję zapamiętać, co mam pod spodem. Piąteczka, szóstka, powiedzmy na to trafi dwójka.
I w ten sam sposób złożę sobie jakąś tam talię łotrów. Gramy tak długo, aż skończą nam się tutaj kafelki i wtedy będziemy porównywać stosiki. Jeśli bohaterów jest więcej niż złych, no to ściągamy po kolei z góry tak długo, aż stosiki będziemy mieli równe. Wtedy podliczamy punkty za bohaterów, odejmujemy za łotrów i to jest nasz wynik końcowy. Jeśli sytuacja by wyglądała tak, że mamy więcej złych niż dobrych, no to tu już niestety równowagi być nie musi i nie odrzucamy nic. Złych możemy mieć więcej niż dobrych, dobrych nie możemy mieć więcej niż złych. No i ponownie liczymy sobie punkciki, odejmujemy za tych, to co nam zostało jest nasze. I jeśli za tarczę bierzemy tych dobrych, no to za czaszki oczywiście będziemy brać tych złych. Natomiast jeśli wyjdą nam dymki, to jeśli wyjdą nam trzy dymki, to mogę przeciwnikowi ukraść pierwszą niebieską kartę z góry i dołożyć sobie. Gdybym miał tych dymków niebieskich 4 albo cały komplet 5, wtedy mówię, którą kartę od góry chcę. Czyli jeśli zapamiętałem, że na samym dole miał na przykład jakąś dobrą, to mówię, że chcę ostatnią kartę. No i rzeczywiście trafiła mi się szóstka. No i tak samo jest z pomarańczowymi. No bo no czasem będzie opłacało się ukraść pomarańczowego, no bo jeśli mam tu same szóstki, widzę, że mam o tą jedną więcej, a nie chciałbym jej odrzucić, no to warto mi ukraść przeciwnikowi tego antybohatera, żeby balans został zachowany, a to i tak nadal będzie 5 punktów. I to wszystko. Tak wygląda cała gra. Czyli co? Lecimy. Gotowy? Lecimy. Coś tu jeszcze lecimy. Tam sobie postawiamy. Nieważne, i tak będziemy zaraz to wszystko sobie kulać. Cyk, byk, cyk, byk. I co dajesz? Tam kości po twojej. Tak. I chwilę. No dobra. Dobra, czyli biorę kosteczki. Jedziemy. No okej. Super. Mam już możliwość wzięcia trzeciego. No trzeci, no, taki se. No jak mega lobelas, wiesz. No gdzie on za dwa punkty? Albo wziąć jednego złego. Ale od razu trzy. Nie. To te tutaj sobie zostawiam. Aha. I nie. Robię tak. I mam nadzieję nie trafić żadnej karczy. Kurczę! Lobelas jest na ciebie skalany. Odstawiam te dwie. Byle nie tarcza, byle nie tarcza. O! I wybieram dwie tarcze. Czyli biorę sobie tego tutaj. Pana za 6. To sobie jedzie. To sobie jedzie. No ale idealnie ty trójeczka. Kurczę, po jednym rzucie. Serio? Ja życie mam pasy. Kurde, ja będę samych superbohaterów zbierał. Chwila napięcia. A niech będzie, biorę. Bierz piątkę później. Biorę tą tak piątkę. Proszę. Jak widzicie, jak w prawdziwym, bohaterskim życiu wszystko idzie szybko, bezproblemowo. Ciecznie. Miałeś 4, mogłeś wziąć 6, ale dobra. Nie, to mi się przekręcił. Przekręcił się, aha, no dobra. No i tak mnie oszukał. To one sobie muszą, bo się stykają. Bierz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tego biorę. Cieniasa, wiesz. Biorę cieniasa. Nie, świetnym życiu. To nie jest cienias, to jest doktor złe warzywko. Ma porę, marchewki i pietruszkę. To ja biorę prawdziwy złol. Doktora Ślimaka. Doktor Ślimak! To jest profesor Ślimak. Już cię mnie załatwił. Coś tu sobie pokradniemy? Nie kradnie, bo to i tak nie wyjdzie. Ukradę ci go! Możesz sobie wybrać. Mogę sobie wybrać! Wybieram ciebie, Pikachu! I tak masz za mało.
No patrz, ale sobie teraz weźmiesz. Odwrócę ci dymek. No to już przerzuć, dojedź do tej czwórki. Co? O, i co? Bierzesz pana numer 3. Ale trójeczki. Dobra, to teraz ja. Czwóreczkę, biorę czwóreczkę. Bierz, więc się odpadnie. No, zobaczymy, ja mam tajny plan. Kurczę, nie? Aż szkoda, że na KS-ie nie wystartowali z kafelkami, tej z figurkami. Z figurkami, nie? Ale by było. Kosztowałaby znowuż z 200, czekałbyś 3 lata i ta głębia. Tego poproszę. Z tej głębi. Tak cinko? Za piątkę, nie? Bierz sobie tego... tamtego. Nie, przyda mi się. Nie, no właśnie, nie, bo weźmie kradł. Trzy, kurcze, no. Trudno. Ale patrz, jaki wypasiony. Nie, no, ale ty, no naprawdę wypasiony. No, będzie się dał. Patrzcie, taki, na wypasie. Ha, ha, ha. No. Czy tego Johnny Bravo? Czy tego? Uho. Ja tego sobie biorę. Dobrze. Trzy. Nie, to mnie nie kręci. Dwójka by była okej. Okay. Dziewczynkę na rowerze. Aj. Dwa albo trzy. Dobra. Dej pan. Weź sobie. To będzie kobieta... Nie wiem. Potwór. Kobieta stwór. Just. Ale czujesz te emocje, nie? Czujesz. To jest taki wypas, że... hu hu hu, za trzy tego cieniasa wezmę. No, jeszcze jedna niebieska. Uuuu, nie chcę tego, no. Bardzo dobrze, szósteczka. Ho, ho, luchador. Ho, ho, luchador. Ho, pokaż, co to na... nie, 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 pan, aha, bez, gdzie no, mi tu ty? Co, przepraszam. Bez patrzenia właśnie to mówiłem, dawaj, że trzeba zapamiętywać, a ten się przegląda, ależ mnie wkurzył. Wkurzyłeś mnie tak, że mi skradniesz. Patrzcie, poza kadrem, żeby było. Przełożyłeś tam na szybko. Tak. No to ja biorę sobie tego tu pana. No. Jeśli ja go nie mogę mieć, to nikt go nie będzie miał. Tak sobie to wymyśliłeś, tak? Tak. Bardzo dobrze. Widzę, że gra się przedłuży. I to znacząco. Nie kradniesz? Łap, łap tych bohaterów, ci kopią to. Aj. Czyli bym musiał wziąć tego, albo tego Johnny Brawa. Ale się pojadę. O, no już nawet nie ma tyle. Nie ma tyle. Idziemy w kradzież. No widzisz? Nie udało się. No nie udało się, no muszę tego wziąć, no. No, weź fuksa. Coś mi się wydaje, że trochę ci brakuje z woli. Gdzie masz dwóch? Czego? Chciałem ci pokazać jakiego jedyneczka. O! Spoko, nadrobimy.
No nadrobimy, nadrobimy. Prawda, panie. Muszą wszystkie te wejść, tak? Wszystkie, tak jest. Ale... nie fajnie. O, jest. To ja poproszę tego tu z jedyneczką. No ci powiem, trochę ci odpadnie tych ludziów. Chyba żartujesz sobie. To miał być szybki meczyk. Ja tego wezmiesz. Dobrze, wiesz, wiesz. Nie będę tutaj. Dokarmię mnie. Dobrze, liczy na szczęście. Noż, kurczę, co za pech. No, ha! Łód szczęścia. Łód szczęścia. Świetnie. No to co to? Skoro nie mogę wziąć nic, to biorę tak, to najpotężniejszego z Walla. Poczęstej sobie. Super. To jest takie bardzo kuszące. No ale sam zaraz potracisz, to co ty tu? co? No, ale wiesz, a to nadal jest ten. Ja stracę, to mi nie dam. No. Kupsi, kurczę. Nie, no nie będzie. Albo daj. Nie będziemy. Nie będziemy przedłużać. Zginiesz. No serio? Zginiesz, marnie. No tak będzie dziabał i znowu weźmiesz największego. Poczęstuj się tą jedynką twoją. Uuu, nie chciałeś jedynki? Nie. Później sobie ją odbiorę. Chyba mi nie ukradniesz z Walla, ty. A musisz, bo nie masz innej opcji. Dalej. Że tak się... złowrogo zaśmieję. Chciałem odsłonić, oj ci wjechała. Oj, wjechała mi kradzież. No i to już od razu bezpiecznie sobie grasz. Ten jest chyba najlepszy. Chyba tak, o Jezuniu. Jaka końcówka jest straszna. No to co, ukraść? No niemożliwe, no niemożliwe. Jezusiu. Możliwe, możliwe. To mi nie potrzebne, no nic mi nie jest potrzebne w tym momencie. Ale jak nie będę mógł, to znowu nabiorę tych złych. Wiesz, tych złych. Komplet. Oczko. Nie, możesz ukraść ode mnie, wiesz, zawsze. No chciałem od ciebie ukraść. Dobra. Nie, dwa masz. Nie? Dwa, no dobrze, jedynka. No to będzie koniec. Chyba, może. Ha. Jeszcze ci podebrać? No spróbuj, spróbuj. A więc koniec gry. Odrzucasz wszystkich bohaterów nadmiarowych. No ja niestety nie mam takowych. I liczymy sobie punkty. Jezus. 10. Już po minusie? No. No niemożliwe, ty mam 18. 18. 12, 10, 8, 7 punktów. Aj. Ja jeszcze miałem zapas bohaterów, zobacz, takich ciniasów. No, zapas, już mi pokradł. Przecież połowa twoich bohaterów to są moi bohaterowie. No sorry, no bolą się. Na ciemną ale no stronę co? Mocy. Dobrze, fajnie się gra. Nie jest źle, takie... No kulasz i kradniesz, to podkradanie jest najfajniejsze. To takie, znowu ten push your luck, nie? Czy tak. Kulnąć, nie kulnąć. W każdym razie, jak widzicie, wow. Całkiem nieźle na tle takich dziwnych wynalazków wypada. Widać Reiner Knizia w formie. Rękę. Jego rękę. Widać jego rękę. Ilustracje są mega, kafelki są mega, fajne w ogóle te kości. Wykonanie jest super.
Nie pamiętam, ile żeśmy już dali za tą gierkę, bo to chyba z Berlina przywieziona, z Berlinkonu. W każdym razie, jeśli za jakieś naprawdę dobre pieniądze znajdziecie tą grę, to sprawdźcie sobie, warto mieć takiego zabawnego, takiego chamskiego? Nie. Zależy z kim grasz. Pełnego negatywnej interakcji filerka. Zależy z kim grasz. Do ilu osób? Piątka. Do pięciu nawet. O, przy pięciu to już musi być grubo. W każdym razie, pał, polecamy. Fajne. Jeśli byście chcieli sobie zagrać w ten wynalazek czy z jakieś inne, dołączcie do naszej grupy Klub Kości Puszczykowo. Zobaczcie, gdzie możemy wspólnie pograć. Przejdźcie na jakieś nasze wydarzenie, do któregoś z naszych klubów. Zgadacie się z nami i chętnie sobie z wami coś takiego jak pał pogramy. Na dzisiaj wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.